czy może warto wspomnieć o kilku miejscowościach, czy jednej, dwóch, czy coś, gdzie coś ciekawego się dzieje, bądź ruszy, bądź trwa. Dopowiem, że mijając rondo w Ortelu Królewskim, były chyba prace związane z budową kolejnego odcinka drogi przy drodze powiatowej, chodnika przy drodze powiatowej. O inwestycjach i planach inwestycyjnych w gminie Piszczac długo by mówić, natomiast te, które odbędą się w tym roku, to także między innymi termomodernizacja budynku ZPO, czyli Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu i Urzędu Gminy. Oczywiście nie polega ona na wymianie okien czy dociepleniu budynków, bo to już zostało wykonane. Natomiast polega na tym, na wymianie instalacji elektrycznej oraz na zamontowaniu nowego oświetlenia. Dodatkowo zostanie także wybudowana wentylacja w przedszkolu. To był duży problem dla przedszkola w Piszczacu. W tej chwili problem zostanie rozwiązany. Oprócz tego jesteśmy w fazie rozstrzygania przetargu, niezwykle trudnego pod względem ilości oferentów na odnawialne źródła energii, czyli fotowoltaika, zestawy do solarne, czyli do ciepłej wody oraz piece na paliwo ekologiczne, w tym przypadku pelet. Jesteśmy już na końcówce. Mieszkańcy bardzo oczekują rozstrzygnięcia, bo każdemu się śpieszy ze względu także na aurę, kiedy można tą energię słoneczną przede wszystkim pozyskać. Niemniej jednak procedury nie przeskoczymy i jeszcze chwilę musimy zaczekać na to, aby tych, bo będzie ich kilku prawdopodobnie, wykonawców wyłonić. Kilku wykonawców, bo pewnie i tych urządzeń jest trochę na terenie całej gminy. Tak, to znaczy przetarg polegał na tym, że zostało to podzielone na trzy działania, o których wspomniałem i nie wszyscy wykonawcy składali swoje oferty na wszystkie działania, tylko na wybrane czasami. Mamy już rozstrzygniętą część dotyczącą zestawów solarnych, czyli do produkcji ciepłej wody. Natomiast ile ich będzie? Około 200. Około 200 i ponad 330, jak dobrze pamiętam, zestawów do fotowoltaiki i 35 piecy do tego. Także duży projekt. W ogóle budżet w tym roku mamy rekordowy ze względu właśnie na te środki zewnętrzne. Tak dla zobrazowania sytuacji powiem, że przeciętny budżet gminy Piszczac to jest 30-35 maksymalnie milionów. Natomiast w tym roku mamy 53 miliony. To jest bardzo duży budżet, dużo pracy przede wszystkim dla nas, dla mnie, dla mojej załogi, dla moich pracowników, ale myślę, że efekty będą odczuwalne właśnie przede wszystkim dla mieszkańców. To nie koniec inwestycji w gminie, ponieważ udało nam się pozyskać środki w ramach właśnie Funduszu Inwestycji Lokalnych trzeciej edycji. Złożyliśmy na drogi osiedlowe w Chotyłowie. To jest takie nowe osiedle, które już jest w zasadzie, te ulice, które powstały, już są zamieszkałe, powstały nowe mieszkania, nowe budynki, nowe domy. W związku z czym po wykonaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej należało przystąpić do budowy dróg. Robimy to w miarę możliwości finansowych. Akurat w tym roku udało nam się pozyskać środki, to jest w kwocie 600 tysięcy i zostanie wybudowana droga osiedlowa, ulica osiedlowa, ulica, część ulicy Górnej i ulica Brzozowa. Także te trzy drogi, mam nadzieję, że w miarę możliwości jeszcze, kiedy te fundusze się pojawią, uda nam się jeszcze te środki ściągnąć do gminy Piszczac. Nierozstrzygnięty mamy z kolei wniosek, nabór w zasadzie, na fundusz, też w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale z przeznaczeniem na miejscowości, gdzie istniały PGR-y. W tym przypadku koniecznym jest remont, a w zasadzie przebudowa oczyszczalni ścieków w Trojanowie, która służy właśnie tam dla lokalnej społeczności, jest w słabym stanie. Złożyliśmy wniosek, czekamy na rozstrzygnięcie. Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych? Bardzo dobrze wygląda współpraca, jeśli chodzi o Zarząd Dróg Powiatowych, o starostwo, pana starostę. Tutaj w tamtym roku zrealizowaliśmy odcinek drogi z Ortela w kierunku Piszczaca na odcinku ponad 2 km. W tym roku przewidziany jest projekt budowlany na odcinku od końca tego nowego odcinka w kierunku Piszczaca do skrętu na Zalutyn, to jest też prawie 3 km nowej drogi. Trudno powiedzieć, kiedy będzie realizacja, bo tutaj wszystko zależy od tego, kiedy i jakie pieniądze będą z zewnątrz. Ale tak jak mówię, jestem w stałym kontakcie i w stałej współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych i myślę, że wypracujemy tutaj wspólne rozwiązania. Dotychczas budujemy chodniki co roku,
powstaje kilkaset metrów tych chodników, a były także lata, gdzie powstawały kilometry. W Orteru Królewskim II, zaraz w Piszczacu i co roku sukcesywnie te inwestycje są z powiatem realizowane, z czego bardzo się cieszę. I na koniec podsumujmy. Piszczac coraz bardziej w oczach inwestorów staje się atrakcyjnym miejscem. Dodajmy może kilka słów o tym, co dzieje się dzięki inwestorom zewnętrznym, jeśli możemy. Ale przecież to nie tajemnica, że powstaje nowy market, nowy sklep. Tym razem wchodzi do gry Biedronka w samym Piszczacu. A również jadąc dzisiaj tutaj na to spotkanie, zauważyłem, że ruszyło się coś na terenie byłej stacji paliw. Rzeczywiście o potencjale gminy nie muszę mówić ja, nie muszą o tym mówić ludzie. Myślę, że analizy ekonomiczne wykonane przez inwestorów świadczą o tym bardzo dobrze. Jak widać, mimo wielu sklepów, wielu dobrych sklepów na terenie gminy, a nawet w samym Piszczacu, gdzie mamy 5 dużych sklepów spożywczo-przemysłowych, powstaje kolejny dyskont z relacji inwestora, bo tylko stąd o tym wiem, ma być to Biedronka. Natomiast już od kilku miesięcy trwają prace, jeśli chodzi o dokumentację, w ramach której ma powstać nowa stacja paliw, stacja Orlenu, czyli naszego, powiedzmy sobie, państwowego operatora. Giganta czy operatora. Te prace trwają. To, co w tej chwili można zaobserwować na terenie byłej stacji centrali paliw naftowych, bo tak to się kiedyś nazywało, są to prace... Tak, to są to prace takie, że tak powiem, sprzątające. Przygotowujące teren, tak, pozostałości, są sprzątane pozostałości po byłej stacji paliw. No i mam nadzieję, że ta cała procedura jest dość długa. Myślę, że po wakacjach powinna ulec zakończeniu i ruszą prace właśnie nad nową stacją paliw.